Tak czy inaczej, przedstawiam Ci odcinek pod tytułem Andrew i Ashley i napad na dom rodziców. Podróba, twórcy lecieli na kasę. My na pewno lecimy na kasę. Znaczy buu! Za późno, podoba Ci się. No dobra, no to tak jak pisałam na społeczności, we have a problem here, bo... Ostatnie nagranie poszło... Nie nagrał mi się obraz. Więc nagrywam jeszcze raz. W pełni świadomie, bo już wiem co robić. Zaczynając od tego, że tutaj już nigdzie nie wrócimy. Dokładnie, bo to nie nasz pokój. Dzięki Bogu, bo unosi się tam smród z glini i lizny. Nie wnikam. Więc... Po prostu lecimy do samochodu, bo tam też jest kilka ciekawych rzeczy. I rozbraja mnie poruszanie się po tym miejscu. Ale okej. Tutaj mamy książkę pod tytułem Medytuj w spokoju. Wycinki z gazet zawierające różne wydarzenia. W większości z waszego apartamentowca są artykuły o zainfekowanej wodzie i o pożarze. Ale jest jeszcze jedna, o jakimś wypadku z chemikaliami w jakimś innym mieście. Więc to może być jakaś większa akcja, jeśli chodzi o tę wodę? O ile ten pasożyt istnieje. Ktoś napisał to samo w rogu. I... W kopercie jest pełno listów. W jednym z nich jest napisane... Drogi panie sprzątający, uznaj to jako rachunek za pańskie usługi. Cieszymy się, że zdecydował się pan przyjąć nasze zgłoszenie o wyrzuceniu śmieci. I jesteśmy bardzo zadowoleni, więc nic więcej od pana nie chcemy. Prosimy o zaprzestanie jakiejkolwiek komunikacji z nami. Jako bonus dołączyliśmy darmowe próbki naszego nowego produktu z firmy siostrzanej. Miłego sprzątania. To nas mają na myśli, kiedy mówią o śmieciach? Tak mi się wydaje. Ups! No ups, bo nasz pan sprzątający nie żyje. So. Jedziemy? Brum, brum. Dokąd jedziemy? Co masz na myśli? Jedziemy gdzieś, nie? Mamy samochód. Szaleństwo kradzionym samochodem to chyba nie jest dobry pomysł. Ledwo dajemy radę się wyżywić. Dobra, jedziemy do mamy i... Kurwa, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Z nikim nam znajomym już więcej nie rozmawiamy. Czy ja coś powiedziałam o rozmowie z nią? Pojedziemy okres szmatę i się zwijamy. Fair enough. Myślisz, że ile może mieć pieniędzy? Na pewno coś ma. Odziedziczyła biżuterię po babci, nie? Ta, ale nie możemy jej sprzedać. Ona nie, ja dam radę. Nie, nie możemy tam jechać. Dlaczego? Ścigają nas, nie? Na pewno dom naszych rodziców jest pod ciągłą obserwacją. Słuchaj, Andy... Źle? Dobra, Andrew. Nasz stalker obecnie śpi sobie w parku. Myślisz, że im aż tak na tobie zależy, żeby wynająć kolejnego? Pewnie pomyślą, że udało się nas posprzątać i tyle. Rozumiem, ale i tak wolałbym nie ryzykować. To będzie szybka akcja. Wbijamy, kradniemy, zabijamy i spadamy. Teraz chcesz zabić naszych rodziców? Super. Sam mówiłeś, że nie możemy rozmawiać z nikim nam znajomym. Więc można się ich pozbyć. Wciąż martwi mnie, jak ona casualowo o tym rozmawia. No, zabijmy wszystkich. Nie mam siły. Dobra, no to tylko ich okradniemy. Poczekamy, aż wyjdą do pracy, wbijemy do środka i weźmiemy, co możemy. Na to mogę się zgodzić. Gdzie oni w ogóle mieszkają? Wiem gdzie, ale zapomniałem dokładnego adresu. Ona ci tak po prostu dała ich nowy adres? No. Aha, mi powiedziała tylko, żebym przestała dzwonić. Pewnie myślała, że ci powiem. No to gratuluję wykonania zadania. Wybacz, wtedy nie myślałem, że będziemy tego potrzebowali. Dobra, po prostu jedź. Od 2 lat nie siedziałem za kierownicą. Ale dasz radę? Po prostu mnie nie rozpraszaj.
No, dobra metoda. Okidoki. Nogi na ziemię. Cholera, to nawet nie twoje auto. Zamknij się i się zapnij. Do dupy. Tak, tak. Teraz się pośpiesz. Nie chcę, żeby nasze plany poszły w cholerę tylko dlatego, że drogówka nas zatrzymała. Zmuś mnie. Chcesz okraść naszych rodziców, czy nie? Zmuś mnie, Andy. Okej, czego ty chcesz? Jeżeli chcesz mnie wkurwić, to całkiem dobrze ci idzie. Uspokój się, to tylko żarty. Wiem, że to nie był żart. To był tylko żart. Po prostu jesteś taki śmieszny, kiedy się wkurzasz. Znam cię, Ashley. Już takie coś odwalałaś. Nie mam pojęcia, o czym ty... gadasz. Andy, mając nadzieję na to, że będę miał dość ciągłego poprawiania cię. Potem znowu będzie Andy i Layli i jakieś głupie chujstwo. Teraz gadasz głupoty. To naprawdę był żart. To wtedy ci nie wyszło i natychmiast przestaniesz. Dla ciebie nic już nie jest śmieszne. No co tak patrzysz? Jedziemy czy nie? Po prostu nie chcę, żebyśmy wpadli w tarapaty. Nie musisz być przez to takim dupkiem. Najwidoczniej muszę, bo zachowujesz się jak debil. Po prostu jedź. Jesteś zła? Wiesz, że chcę dla nas jak najlepiej. Andy, możemy już kurwa jechać? Andrew, jedźmy już. No i wreszcie jedziecie. Postanawiasz go ignorować, dopóki cię nie przeprosi. Nie jesteś pewna, czy on wie, że powinien cię przeprosić, ale nie zmienisz zdania. Specjalnie go ignorujesz, dopóki nie zasypiasz. I tu zaczynamy całkiem fajną akcję, bo uwielbiam te kolory i w ogóle cały ten świat. Co do... To chyba tylko sen. Lecz z jakiegoś powodu czujesz się świadoma. No bo ja jestem świadoma, niestety. Tak czy inaczej, możemy poruszać się tylko po płatkach kwiatów. Dokładnie takich jak tutaj. Czerwone kwiaty kołyszą się na wietrze. No ale zaraz do tego dojdziemy. Ha? Co? Kto to? Gdzie jesteś? I gdzie ja jestem? To jakaś kolejna wizja? Nie otrzymujesz odpowiedzi. No i tu kończy nam się droga. Nie mamy na czym stanąć, ale... Tu są czerwone kwiaty. To jest pierwszy fajny motyw. Nie wykwipunku, sama użyj. Położyłaś trochę czerwonych kwiatków. W każdym razie, to też nam powie trochę o Layli, bo... Marna duszo, wołałem cię, by... wymiany. Co? Co ty gadasz? Nic nie słyszę. Głosy dalej nadają, ale nie zdołasz poukładać z nich nic. I tu dalej będę się upierać, że kolejny rozdział gramy już w oryginale. Bo nie chcę tego teraz zmieniać, ale to tłumaczenie jest tak oporne, jakby przeszło przez Google Tłumacz i nic więcej. Nieważne, powinnam się jakoś stąd wydostać. I cały motyw wygląda tak, że poruszamy się z jednej krawędzi ekranu do drugiego. Czyli jak teraz pójdę w prawo, to powinnam wyjść tutaj po lewej na górze. Dokładnie tak. Musimy się dostać tu. Czerwone kwiaty są tam. Więc po zawróceniu... Mód, Layli. Gdzie jestem? Wszystko wygląda tak samo. Nie wiem, ale mam kwiaty. Ale fajny motyw. Bardzo prosty, ale przyjemny. Trochę kwiatów. I tego kolegę już znamy. Właśnie udało ci się ominąć upadku w próżnię. Parciara. To ty! Przywołałam ciebie wcześniej, nie? Człowieku, przybyłaś. Gdzie jesteśmy?
śnie. Przezwałem cię. Więc możesz mnie obudzić? Tak trochę mi w czymś przerwałeś. Naprawdę nie obchodzi cię fakt, że prowadzisz normalną rozmowę z demonem. Quality. Przyzwałem cię, by dokonać wymiany. Wspaniale. Tyle, że niezbyt teraz mogę. To jak Andrew się do mnie odezwie? Musi wiedzieć, że staram się go celowo ignorować, zamiast zapaść w jakiś tam sen. Demon ma kompletnie wywalone na to, jakie dylematy mają miejsce w twoim życiu. Kontynuuję, jakbyś nic nie powiedziała. Użyłaś mojego podarunku. Co? Czy się przydał? Widzenie przyszłości. A, tak. To coś, co mi dałeś, bardzo się przydało. Dziękuję. Więc czy pragniesz dalej widzieć? Dobra, mogę dalej sobie go używać, co? Jest wyczerpane. Mam moc, by go naładować. Czy chcesz dokonać wymiany? Oczywiście, że chcesz. Dokonywanie interesów z demonami nigdy nie skończyło się źle. Dobra, do rzeczy. Czego chcesz? Ludzkich dusz. No, mojej nie dostaniesz. Więc jeśli to wszystko, to... Nie twojej, czarna duszo. To miało mnie obrazić, czy... Więc kogo? Kogokolwiek? I dlaczego sam sobie nie pójdziesz po jakieś dusze? Nie mam mocy samemu krążyć po ziemi. Tak jak ty nie masz możliwości, by sama tu wejść. Jestem w stanie przywołać cię tu dzięki talizmanowi. Lecz nawet z nim, jedynie poprzez wymiany. Mamy umowę. Nie do końca rozumiem, ale powiem szczerze, że nie do końca mnie to obchodzi. Słuchaj, naprawdę powinnam wracać do brata. Dam ci duszę, ty odpalisz mi na nowo mój talizman. Przypowiedni, czy co to tam było, tak? Zgadza się. Brzmi świetnie. Muszę się szczerze zająć takimi dwiema duszami. Ale zobaczymy, co Andrew ma do powiedzenia. On się nie ucieszy. On jest trochę... Sama nie wiem. Czasami zmienia zdanie. Niezbyt mi się to podoba. Demon nic na to nie odpowiada. To chyba nie najlepsza istota na takie pogawędki. Będę oczekiwał. Ja, git. Zobaczę, co da się zrobić. A jak mam się obudzić? Obudzisz się, gdy twój umysł wróci do domu. Co? Do zobaczenia, czarna duszo. Czyli wiemy, że nic nie wiemy. Istota zniknęła. I oczywiście musimy dostać się do drzwi. A jakże? A jakże? No ale... Chyba już sami widzicie, dokąd to zmierza. I zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko najpierw kwiaty. Tu jeszcze chyba były. Dobrze. I ja wtedy specjalnie wybrałam te drzwi. Bo tam się dzieją fajne rzeczy. Drzwi udekorowane dziwnymi oczyma. Czy wejść? Oczywiście. To jest dość ciekawa rzecz. Cokolwiek to jest, wygląda na niedokończone. I dlatego to dokończymy. Nie podoba mi się układ, w jaki weszła Lady. Te oczy muszą się patrzeć. Dokładnie na to coś. W każdym razie ona nie ma żadnych oporów przed powybijaniem bliskich. Jestem bardzo ciekawa, czy to jest po prostu coś, co ona miała w sobie od początku i może dlatego zostali wybrani do tego dziwnego projektu? Czy to jest jakiś większy motyw? Z pasożytem na przykład? Nice. No ale jeszcze zobaczymy. Nie za dużo na raz dzieje. Ciemna duszo. No witam ponownie. Nie, droga do twojego domu. Au. To jest mój świat. Musisz wrócić do swojego. Myślałam, że już byłam w świecie demonów. Jest świat pomiędzy naszymi. Wejście do złego świata bez przywołania spowoduje natychmiastową śmierć. Ha? Czyli jest git, jak mnie przywołasz? Dlaczego nie przywołałeś mnie tam, a nie w tym gównianym międzyświecie? Radzę już, ciemna duszo.
Wyczekuję wymianę. Nie możesz tak po prostu powiedzieć mi, że istnieją kolejne światy tylko po to, żeby mi go nie pokazać. Wracaj teraz. Aha! Gdzie jestem teraz? To jest zbyt męczące. I mam kurwa dość tych pierdolonych kwiatów. No cóż. Kolejne pytanie. Czy to był przypadek, że oni mieli sąsiada kultystę i się wmieszali w coś więcej? Czy może to faktycznie ma jakiś związek z tą kampanią z wodą? Ashley? Andy, czy to ty? Pomóż, wyciągnij mnie z tego pierdolnika. Dawaj, wstawaj, to nie jest śmieszne. Próbuję, debilu. Zrób coś, pomóż mi. O, dzięki Bogu. To jest chyba najszczerszy uśmiech, jaki u niego widziałam. Już chciałem z tobą jechać do szpitala. Co? Czemu? Przecież to by nas wkopało w problemy. Nieważne, co robiłem, nie budziłaś się. Kurna, Ashley, nie strasz mnie tak. Która godzina? Jakoś 10. Powinni być już w pracy. Więc idziemy, kiedy będziesz gotowa. Jesteś taki miły, bo wczoraj traktowałeś mnie jak szmatę. Traktowałem cię tak, jak sobie na to zasłużyłaś. A nie, czekaj. Biorąc pod uwagę to, że cały dzień mnie wkurwiałaś, traktowałem cię bardzo łagodnie. Tak czy inaczej, przedstawiam ci odcinek pod tytułem Andrew i Ashley i napad na dom rodziców. Podróba, twórcy lecieli na kasę. My na pewno lecimy na kasę. Znaczy buu! Za późno, podoba ci się. Nie, jest do dupy. Ale jestem tak miła, że pójdę razem z tobą. Czemu jesteśmy w jakimś parku? Darmowy parking. Mama i tata mieszkają niedaleko. My coś jeszcze mamy? Ruszajmy, mamy mało czasu. Fair enough. Niedługo wrócę z pracy. Jakie niedługo, jak jest 10, do której pracuję? Jest otwarte tylko w sezonie letnim. I tu zasadniczo nic nie było więcej. Nawet nie mogę wejść w ogóle. A to? W tę stronę jest więcej miejsc parkingowych. Dlatego... Tu mamy tabliczkę. Witamy w chuj wie jakim parku narodowym. Well. Po prostu chodźmy, chociaż tu jest jeszcze kilka fajnych rzeczy. To nie może być to. Znaczy, jak ładnie to wygląda. To na pewno jest to. Brzmiała szczęśliwie, kiedy opowiadała o jej nowym domu. A jakie oni mają nazwisko? Co to znaczy jakie? Nie wiesz? W sensie, jak jest napisane na drzwiach, wybrali nazwisko taty czy mamy? No taty. Tak to raczej działa, jak się żenisz. Po co mieliby zmieniać nazwisko? Nie wiem, może żeby nas zmylić? Brzmisz, jakbyś myślała, że nie chcą, żebyśmy ich znaleźli. Tylko tak myślę. Dobra, znajdźmy dom państwa Graves. Grup. Haha. Graysonowie? I tobie. Tak, na każdej ulicy zawsze się znajdzie jakaś rodzina Smith. To tak jak nasze Kowalscy. Albo Nowak. Petersonowie. Państwo ohydni brzydele. Państwo Jones. I w końcu. A tutaj są. Nie pukaj. Nikt nie odpowiada. Dobra, nie ma ich. Znajdźmy jakiś sposób, żeby tam wejść. Oczywiście. Kurde, zobacz na tę chatę. Mają nawet ogródek. Nieważne, weźmiemy co możemy i idziemy. Kolejny fajny motyw, bo oczywiście drzwi są zamknięte. Więc... Sprawdzasz pod doniczką. Zdobywasz klucz. Wcale nie. Pod doniczką nie chowa się kluczy, idioto.
Co my tu mamy? Późną deskę. Ziemniaczki. Marcheweczki. I warzywo narodowe, czyli cebula. Patyk. Co możemy? Mamy okno. O, okno jest otwarte. Dosięgniesz? Nie. Zaraz sobie z tym poradzimy. Bo tak, nie będę teraz nad tym siedziała pół godziny. Weźmy jeszcze patyk. Czy musi odkryć, że nie da rady? Patyk. No niestety. Kurna, dalej nie sięgam. Podsać mnie. No i jak? Niedobrze, okno jest uchylone, ale przez zatrzask go nie otworzymy. Cholera, nie sięgam. I tu wchodzi nasz bohaterski patyk. Dobra, spróbujmy. Aha! Andrew pomaga ci wejść przez okno. Podaj rękę, podciągnę cię. Dzięki, mogłabyś po prostu otworzyć mi drzwi? No tak, tak też można. W toalecie nie ma wody. Lepiej z niej nie korzystaj. Zasadniczo nic nie ma, więc po prostu go wpuśćmy. A witam, witam. Dziękuję. Nie tak szybko. Co się mówi? Dziękuję. Źle? Coś innego? Wyjątkowo dobrze wykonana robota. To, co zrobiłaś, było naprawdę wzorowym zachowaniem. Tak. Żeby z taką gracją i wdziękiem otworzyć takie drzwi. Oszałamiające, cudowne, zapierające dech w piersiach. To tylko kilka słów, zdolne opisać twoje zdolności do włamywania się. Mogę już wejść? Wyrażam zgodę. Super. Rozdzielmy się, nie chcę tutaj być dłużej niż to potrzebne. Hej, chciałam czegoś się dowiedzieć. Teraz nie mamy na to czasu. No dobra. Dobrze, potem mi powiesz. To rozejrzyjmy się. Chociaż tak naprawdę, najwięcej rzeczy odkryjemy w piwnicy, bo jakże. To jest celne wyjście. Tu mamy kuchnię. W lodówce nie ma za dużo. Nie przedłużając. Nie ma nas na zdjęciach. Interesujące, nie? Niby czemu? Nie wiem. Trochę czuję się obrażony. W naszym mieszkaniu w ogóle nie było zdjęć. Prawda, ale tutaj są, więc czemu nas na nich nie ma? Pewnie jesteśmy za brzydcy, żeby nas pokazywać na widoku. Ty, pewnie masz rację. Powinieneś powiedzieć, że jestem ładna. A ty powinieneś okradać ten dom. Do roboty. To jest bardzo interesująca rzecz. Szafka jest zamknięta. Szafy są ciuchy. I zabawki, w tym lina. Takie zabawki. Zamykasz szafę. Well, nie chcesz wiedzieć, co twoi rodzice robili na tym łóżku. Chodźmy na dół. Bo tych listów... Znajdujesz list. Bardzo nam przykro z powodu tego, co się stało z waszymi dziećmi. Bóg działa w różne sposoby. Nie przejmuj się, to nie twoja wina, to wola boska. Skoro Andrew nie skończył studiów, może oddasz jego książki mojej córce. Są strasznie drogie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego dla ciebie i męża. Nigdy mi nie mówiłeś, że odszedłeś ze studiów. Bo nie odszedłem, tylko miałem przerwę, dopóki mnie nie wypuścili z kwarantanny. Ale w obecnej sytuacji mogłabyś powiedzieć, że je rzuciłem. No to mają pecha. Wszystkie podręczniki spłonęły. Tak. Bo niestety wychodzi na to, że oficjalnie nie żyją. Twoi rodzice żyją tutaj tylko od paru miesięcy. A ich piwnica już ma pełno gratów. Do tego mają kolejne łóżko. Najwidoczniej z pieniędzmi nie ma problemu. A biorąc pod uwagę to łóżko, ze znajomymi również. Lalko suszarka. Wasi rodzice żyją w luksusie. Tu się bardzo ładnie urządził, nie? Substancje do mycia, między innymi ocet. Brudne pranie. Na szczycie góry leży seksowna bielizna. Ohydne. Korzystają z życia. Mob wyśmienitej jakości.
przeciwieństwie do tej na górze, ta faktycznie działa. To się szanuje. Odpływ wydaje się zapchany, ale to nie twoja sprawa. Mamy dokumenty i klucz. Metalowa skrzynia ze śrubokrętami. Dekoracje na święta, w tym światełka. Głównie świeczki. I tak teraz pomyślałam, że to wygląda jak idealne miejsce na rytuał, zwłaszcza, że mamy świeczki. I tak naprawdę połowę rzeczy, łącznie z gumowymi rękawiczkami, które by się nadawały do usunięcia ciała. Just saying. No dobra. O, znalazłaś klucz. Super. Co tam jest? Nie ma żadnej biżuterii, za to są jakieś papiery. Jest tam napisane... Drodzy Państwo Graves, zdecydowaliście się na odszkodowanie za szkody spowodowane błędem naszej firmy. Nasz przedstawiciel chętnie się z Państwem spotka. Prosimy o kontakt przy najbliższej okazji. Przeglądasz dalej i coś zwraca Twoją uwagę. Karta zgonu. Ashley i Andrew Graves. He? He? Nie wiedziałam, że od 3 miesięcy nie żyjemy. Co to do cholery jest? To wyjaśnia, czemu mama nie chciała, żebym do niej dzwoniła. Musiała się bać połączeń od ducha. To... Ktoś wszedł do domu. O cholera! Przecież oni jeszcze powinni być w pracy. Szkoda, że zmarnowałeś wszystkie pociski. I tak byśmy z nikogo nie strzelili. Czy ktoś tu jest? Hej, mamo, to tylko my. My razem nie chowamy się w szafie. Dzień dobry. Andrew, co wy tu robicie? Niespodzianka, przyjechaliśmy w odwiedziny. O, no dobra. Czemu już jesteś w domu? Zwolnili cię z roboty? Dzisiaj miałam wolne, wyszłam tylko do sklepu. A jak wy tu weszliście? Zostawiłaś otwarte drzwi. Następnym razem powinnaś uważać. Naprawdę? Pomogę ci z zakupami. Dzięki. Powinieneś był mnie uprzedzić o waszych odwiedzinach. A może coś do picia? Gdzie trzymacie kawę? W szafce. Ale co z waszą kwarantanną? A masz mleko? Pewnie, tylko pójdę umyć twarz. Co ty odwalasz? Na razie nic nie rób, proszę. Zrobię kawę. Możemy? Torebkę mamy. O. I tak na nic nie wystarczy, ale mamy kasę. No nic, nie? Chodźmy zrobić kawę. Andrew rozpakowuje zakupy. Mięso, wino. Chyba mieli jakieś plany na ten nos. To pora je zmarnować. Robisz kawę. Widziałam wiadomości. Co się stało? A co cię to? Ewakuowali nas, a potem pozwolili nam się rozejść. Pasożyt raczej spłonął w ogniu. He? Interesujące. W wiadomościach mówili, że nikt nie przeżył. To bardziej przyciąga uwagę widzów. Tak czy inaczej, żyjemy i tu jesteśmy. Nie jesteśmy poważeni ani pełni pasożytów. Cieszę się, że jesteście cali. Widać. Tak, widać. No no, więc o wiele lepsze od naszego mieszkania, nie? A ty masz na to pieniądze. Wygrałaś w końcu loterię? Ha, chciałabym. Ten dom wymaga naprawy, ale okolica jest piękna, nie uważasz? Idealna wymówka. Nawet czasami organizowane są grille. Takie wielkie, jak w serialach. Myślałam, że to fikcja, a jednak takie coś naprawdę istnieje. Pewnie odstajesz jak cholera. I zdziwiłbyś się, bardzo mnie lubią. Ale to pewnie przez to, że tak pysznie gotuję. Szkoda, że Ashley nie odziedziczyła tego po tobie. Ej, co ty gadasz? Reszta rozmowy jest strasznie nudna. Nic do niej nie wnosisz, bo nie wiesz, co tam Andrew wymyśla. I tak nie chciałaś gadać ze swoją matką. No, fajnie było was widzieć. Niedługo wróci tata. Powinnam przygotować kolację. Nie musisz, ja się tym zajmę. Dobrze, wiesz, że sugerowała wam, żebyście stąd spadali.
Tak, bardzo chcę z nim pogadać. Pewnie nam opowiada o tym remoncie. Tak. Dobra, a może sobie odpoczniesz? Ja coś nam przygotuję. Dobra, położę się, dziękuję. Matka wychodzi. Jesteś Andrew. Jakimś cudem wasza szybka akcja zamieniła się w kolację dla całej rodziny. Na co czekasz? Zacznij gotować. Nagadałeś, to teraz rób to, co obiecałeś. Kocham takie plot twisty. Chodźmy gotować.